Cześć Wam dzisiaj, jest wizu wizualnie, witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact. W serii o tym samym tytule zacznijmy oczywiście od Libana. Nie zapomnijcie tego gościa odtykać, bo dzisiaj jest kolejne przedostatnie już chyba pudełko. Jeżeli dobrze każe, dziś powinno być czwarte, a sprawdźmy to, sprawdźmy to, bo to jest dość ważna informacja. Tak, czwarte z pięciu, co oznacza, że jeżeli odbieracie od początku tego eventu aż do teraz, to jutro będzie ostatnie i będzie potem można odebrać mega pudełeczko, a mega pudełeczko daje wam dodatkowe 100 mogemów i resztę tych e bajerków, więc jak najbardziej no tak. Mając to za sobą w tym momencie. Nie zapomnijmy również zajrzeć na inne eventy, które w tym momencie trwają, bo mamy Arataki Blazing Armor Battle Beat Boot Camp. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie zrobił, polecałbym ruszyć, kończy się za 3 dni. Zresztą dziś powinien być chyba mail, z przypomnieniem, że to się kończy, jeżeli dobrze pamiętam rozpiskę, co kiedy powinno być. I jest Arataki Blazing Armor Beatle Battle, Battle Boot Camp jest na wykończeniu mail z informacją, że zaraz się to skończy. Niestety, niestety, to był fajny evencik, troszkę mało tych walk było, spodziewałem się, że będzie tak nie wiem Ze 2-3. Walki więcej niż było. No ogólnie, eventy jakoś ostatnio są strasznie krótkie i bardzo mnie boli, że eventy główne, koronne sprowadzają się do trzech typów gierek, a nie czterech, tak jak było w minionych rzędach aktualizacji. Czyli od czasu, kiedy się nam to popsuło troszeczkę w sumeru, tak teraz. No mamy mniej, mamy mniej kontentu z każdą aktualizacją, a eventy mają być jakby endgame'em w tym tytule, więc to jest troszkę kontrowersyjne dla mnie, no ale to jestem ja, więc przeskoczyłbym do kolejnej informacji, że widzimy się już 30 na rolowaniu w TOFie, jeżeli jesteście zainteresowani, szybko bierzek listę, Ploti będzie? Chyba ploti, zapraszam Was na ploti. A 31 w Gęsinie. oczywiście Birb i Kusa. Tutaj trzyma listę Diduch wraz z sezu Widzimy się i na jednym i na drugim rolowaniu o 18.31 oczywiście. W gęszynie Tutaj Sianion na do złapania, więc wypadałoby mieć co najmniej 30 rolków. Internet na tyle dobry, by móc mi streamować to, co mam restreamować dalej. Oraz zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, bardzo mile widziana. I to jest tyle w temacie rolowania. Nie będziemy tego przedłużali, ale powiedzmy troszkę na temat jutrzejszego streama Swanka Esteraela. Więc jeżeli macie czas, chwilę, ochotę i chcecie zobaczyć, co się dzieje, bo jutrzejszy stream powinien nam bardzo dużo powiedzieć na temat tego, co się dzieje z Gęsinem i co się będzie działo z Gęszinem, to zapraszam jutro na 12. My startujemy pół godziny później, twórcy i będzie Będziemy tłumaczyli wszystko, co tam w Honkai Star będzie wybuchało w aktualizacji 2.0, nawazana Penaconi. Wszystko to się zbliża już zaraz, już za momencie, już za chwilkę. I dowiemy się, co tak naprawdę poszło, bo sytuacja i te dramy z Genshinem naokoło nie są przypadkowe, coś się musi dziać, nie? I jedna z informacji, która gdzieś tam szaleje, jest taka, że Genshin jest dużo droższy w produkcji i zarabia jednocześnie mniej niż Honkai Star Rail, więc w momencie, kiedy Hoyo złapało się na tym, że faktycznie, tak jak wszyscy ostrzegali, mają łapkę w nocniczku. To priorytet idzie na to, co zarabia więcej i jednocześnie tańsze w produkcji, więc jest to Honkai Star Rail. Informacje, które dostaję z Inside'u też zdają się przynajmniej częściowo tą wersję zdarzeń potwierdzać. Zobaczymy, jeżeli jutrzejszy livestream rzuci nas na kolana, no to mamy częściowo wytłumaczenie tego, co się podziało, i będzie można mocno spekulować na temat tego, co się będzie działo. Niestety, jeżeli jutrzejszy stream da ciała, Wyjdzie dałej i będzie popijał herbatkę i zrobią nuda live streama znowu, zażynając zainteresowanie odbiorców, co również jest bardzo prawdopodobne. To ja po prostu nie mam pojęcia co się w Hoyo dzieje. Dlatego też ze zgrzytaniem zębów zapraszam was jutro na honkajowego streama. Zobaczymy, co tam będzie. Troszkę trzymam kciuki, że będą fajne rzeczy. Z drugiej strony nie wiem jak się do tego odnieść, nie wiem jak się do tego odnieść, więc nie będę się w tym momencie odnosił wcale i przeskoczę do Genshinowej shanion Discernment of Ingenuity. Lecimy z trailerem do Huh? A story about Master? Let me think. Hmm. Master's a great inventor. When I was a child, she made all kinds of toys for me. na <laughs> zakupy. Potem <śmiewanie> hmm. kiedyś w sklepie z pamiątkami <śmiewanie> i ten i, 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 i takie co się mieliśmy na sprzedaż Śmieszne było. They were often too advanced for me. But she always showed me how much she cared. Po czuciu wyszłości. Oh. You want <śmiewanie> to huh. hear a story about Master Master might say she likes peace and quiet, but she doesn't mind getting visitors on Mount Outsong. In truth, she does get lonely if no one ever goes to see her. <laughs> <laughs> yeah, no, Cloud retainer, you say. <laughs> yes, I know a tale or two. There was a time when she preferred to appear in human form. Jak to nie ze trzy trailery były z tym, a może dwa, a może jeden. A ja wiem sobie już ile, ale. Zębatki! Jak stąd? Kto to miał? Jula miała? Nie, ktoś miał tu kichniecie na tym trailerze. Dobra na miniaturę. Jak wrażenia, ludzie? Całkiem przyjemny, całkiem sympatyczny trailer, bez szaleństw. Tu wydaje mi się, że jest podniesiona kwestia jednego z problemów, które ja mam z tą postacią i ogólnie z zarysem kilku rzeczy szczególnie wokół Liwe. Chojo ewidentnie jest nastawione, że Liwe to jest najważniejsza kraina, wiecie to nawiązuje do ich kultury i starają się bardzo, bardzo, bardzo i czasami starają się za bardzo. To jest ten sam patent, gdy ludzie tworzą swoje ocki, swoje postacie i jest dobra w tym, dobra w tamtym i wychodzi Mary Sue, wychodzi taka przekombinowana postać. Więc mam wrażenie, że dokładnie to samo dzieje się z całym Liwe i postaciami stąd i ta troszeczkę fabularnie i nie tylko fabularnie uderza na tą nutę, Dajcie mi znać, czy macie podobne wrażenia, bo na przykład kiedy pojawiły się pierwszy raz fajerwerki fabularnie mocniej w gęsznie, to były one związane z inazumą i z jojką. Nie z Liwe, co było dla mnie dziwne, bo wiecie, fajerwerki kojarzą się z Chinami, starożytne Chiny, i tak dalej, stamtąd się to wzięło, więc byłem zdziwiony, że przesunęli to do inazumy, a potem nie, 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 zaraz pojawiają się fajerwerki, jednak w Liwe dużo fajerwerków, lepsze fajerwerki są w Liwe. Później cokolwiek się nie pojawiało w innej zonie, to do liłe też trafiało, bo coś tam, coś tam, coś tam i jest takie, takie dziwne czasami na siłę wciskanie rzeczy naokoło. Tak samo ta postać ona jest przedstawiana bardzo mistycznie, bardzo magicznie, ale robi tam jakieś mechaniczne rzeczy i jest nabudowana z kilku stron takim, że można by to rozwiązać za pomocą co magii, to by miało sens, można by to rozwiązać za pomocą technologii, to by miało sens, ale oni to rozwiązują za pomocą technologii, ale przedstawiają, jakby było w jej przypadku robione za pomocą magii. Te wszystkie mechanizmy okej, okay, owszem stoją, ale jak ona odpala swoje skille, to nie wygląda, jakby korzystała z jakichś mechanizmów, tylko bardziej jakby korzystała z magii. Więc ten cały element techniczny, który do niej dodają, w moim odczuciu w ogóle się nie klei do tej postaci. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że jestem zdumiony, że w ogóle oni to tutaj dopychają, bo jakoś nie ma tego połączenia, ja rozumiem, że są te różne. Maszyny adepta i porozstawiane w różnych miejscach, ale raz mi to w ogóle do adepta nie pasuje. Im więcej, jakby w tym świecie siedzę, tym bardziej, jakby to się nie klei. Ale to oczywiście jestem ja, więc, więc mogłem czegoś nie zrozumieć poprawnie. Ale drugi barier jest taki, że mamy inne postacie, które też zajmują się tymi technicznymi rzeczami, jak tam, nie wiem, ukochana żonga, jak ona miała, Juzong, jest gdzieś ta broń od Juzong, ten, 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 cała kabalistra, czy, czy jak to się tam nazywa, kusza gigantyczna, taka. No w każdym razie, i jest to rozbite i tak troszkę chaotycznie, więc nie do końca jest. Jestem przekonany, czy to się wszystko u mnie... To znaczy, mam inny odbiór tej postaci, niż oni ją przedstawiają fabularnie, okay, a potem zaczyna się dziać, zaczyna się nią grać i zaczynają ją pokazywać od strony funkcjonalnej i w ogóle znika ta cała toczka, którą tam nabudowali z tyłu. Jakiś taki dziwny odbiór tej postaci u mnie jest. Jak o dziwnym odbiorze mówimy, to warto by było zaznaczyć, że też wrzucili na stronę na Hojo, jest oczywiście u nich na Hojolabie. In the era of fair winds and gentle rains, one needs not marshal the winds... To deliver the rain clouds. Czyli w erze, w epoce sensownych wiatrów i delikatnego deszczu. Nie trzeba rozkazywać wiatrom, żeby napędzić deszczowe chmury. Passerine Herald, czyli Sian Yun. Mamy tutaj opis i wszelkie informacje, które są nam potrzebne na temat tej postaci. Więc to, co wcześniej słyszeliśmy i to, co mieliśmy na likach. Wizja Nemo, katalyst jako broń. gruz Serena jako konstelacja. 11 kwietnia ma urodziny. <laughs> Dzień po mnie. I Mount Ao Tsang jeżeli chodzi o miejscówkę i jej przywiązanie, skąd jest. Jeżeli chodzi o voice aktorkę, to jest Stefani Panisello, a po japońsku jest Nakatomi Mana. Okej. Okay. To raczej będę słyszał, bo po angielsku nie gram i jest troszkę informacji na temat tej postaci mamy surowce, jakie będą niezbędne do jej złożenia i tutaj są te oczywiście anemokryształki, to na wyższych levelach te, te lepsze będą potrzebne, to są te roślinki które między innymi na żółwiach rosną to leci z w tych magów czy jakoś tak, tak z tych abysalowych majdów lecą te korzenie takie, więc to musi być z hilicurli a tu jest nieznany jeden surowiec który oczywiście pochodzi z nowego bossa, tego bossa, którego już nam przedstawiali Słani się zwał Czyli trzeba będzie tego lewka, tego smoka, takiego ichniego troszeczkę poklepać, żeby to zdobyć. Jeżeli chodzi o książeczki, to są te z Morą, oczywiście z Liwe, Tutaj też również są te chliczurlowe badziewia, a to jest z ostatniego bossa, którego dostaliśmy, czyli wielorybka. Jestem troszkę zawiedziony, że nie korzystamy na przykład za zdachy, ale pur. Dur, dur, dur Jeżeli chodzi o italenty, talenty, to mamy normalny atak, który przywołuje te swirle od wiatru do czterech ataków, zadają anemo obrażenia, co oczywiście oznacza, że na charge'owanym ataku jest podobnie i na... Plunging ataku również będzie zadawała anemo obrażenia, bo katalystowe postacie mają ten inny rodzaj ataku z wyskoku, czyli plunge zadający obrażenia związane z żywiołem danej postaci. Na charge'owanym zużywamy troszkę staminy i robimy breeze bolt zadający większe anemo obrażenia. Jeżeli chodzi o talenty, to mamy Sky ladder. Tego można użyć w powietrzu i to są te wyskoki, które widzicie. To są te tak jakby talerze, dyski, tenseracze, jak to nazwać, od których ona się odbija i lata na tym. I to jest bardzo podobne do tego, co było na jednej z pierwszych animacji jak mieliśmy z nią w ogóle do czynienia, czyli wielka bitwa o Liue. W momencie, kiedy tłukliśmy się tam z tymi wszystkimi fatujcami głównie, którzy do nas doskakiwali, to były fragmenty przerywnikowe, gdzie kek się odpalała i inni wojownicy z Liue. no i między m.in. Adeptaj przyłączyli się do walki i był ten jelonek, który po takich żółtych dyskach skakał, odbijał się i tam napierdzielał fatujców i zaorał ich pięknie. To jest jeden z tych tych bajerów, który zostaje nam dany i to możemy użyć do trzech razy przy Czym warto zauważyć, że jedno dodatkowe tyknięcie powinno być z konstelacji. Mam również Trust Gather Star Dusk, czyli ten ten dodatkowy zasięg do wyskoku, który pozwala postaciom wykonywać planża, bo ich wyskok jest na tyle wysoki, że normalnie z Ziemi da się planżować, więc to jest do kilku postaci fajne. I mamy Star Wicker, to podąża za aktywną postacią na interwale lecząc wszystkich pobliskich w oparciu o bazowy atak shan czyli już wiecie, będziecie składali pod atak. Dokładnie to samo, co było na likach. Zaczynamy od 8 staków Adeptal Assistance i kiedy ten Adeptal Assistance jest aktywny, no to postacie w zasięgu mają zwiększony zasięg skoku i kiedy dokonamy plunging ataku, to wtedy jeden z tak Adeptal Assistant zostaje zużyty i zadaje dodatkowe obszarowe anemo obrażenia. Tylko jeden Star Wicker może być w tym samym momencie aktywny, co oznacza, że jak są dwie Sian Yun na placu boju, to będą sobie podkradały staki i całą tą funkcjonalność, co oznacza, że tak samo jak z JaMiko, nie ma sensu mieć więcej w kopie tej samej postaci. Mamy troszkę jej historii, mamy tam jakieś teksty, głosy na jej temat, jada, jada. Nie będziemy się w sumie tym chyba za bardzo zajmowali, ale plus, minus widzicie, co tutaj mamy. Jeżeli chodzi o Elemental skill, to mamy to skakanie. Jeżeli chodzi o bursta, to odpalamy tą przestrzeń, która nas Leczy, zadaje obrażenia i wszystko naokoło. Standardowy atak to jest po prostu machanie łapką i zadawanie anemo-obrażeń. Tyle. Nie wiem dlaczego, jak ta postać się zbliżała, to spodziewałem się troszeczkę więcej. No to mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery i spoilery, spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Więc zacznijmy może od sus wakacji. Poszły informacje, teraz zaczęły szaleć, może jeszcze nie jakoś popularnie, ale widzę, że tam od tych bardziej popularnych likerów u nich na Discordach i na ich tam wewnętrznych kanałach też o tym gadają, nie pytajcie skąd wiem, ale okej. Okay. Sytuacja jest taka, że Hojo zaczyna podobno badać rynek na temat motywów wakacyjnych i co się ludziom podoba w motywach wakacyjnych, znaczy się jakie są kierunki wakacji, jak ludzie lubią spędzać wakacje i co można z tego przekuć na gameplay. I zaczęły się takie spekulacje, że o, 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 zaraz zacznie ciec 4.8 może się dowiemy w jakim klimacie będzie 4.8, kiedy no, przyjrzymy się bliżej tym informacjom, które Hojo zbiera. Z mojej perspektywy to nie jest tak, Hojo może albo nawet raczej i na pewno prowadzi teraz te badania, więc zbierają te informacje, ale nie do 4.8, a raczej do 5.8 ze względu na to, że 4.8 jest w produkcji od kilku ładnych miesięcy. Mówiliśmy o tym były drobne informacje na temat parostatku nie wiem jak bardzo prawdziwe, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli nie są prawdziwe, to i tak aktualizacja 4.8 jest w Produkcji prawdopodobnie ruszono z robotą do 4,8 plus minus w momencie, kiedy kończono pracę nad 3,8 co oznacza, że wakacyjny event, wakacyjna aktualizacja jest w drodze od dłuższego czasu, jest ustalone, co tam będzie, jak tam będzie, co tam zobaczymy i wszelkie informacje, które ciekną zarówno od moich, jak i nie od moich, są takie, że to nie będzie event jakoś wybitnie mocno, czy właściwie cała nowa zona tymczasowa związana z Natlanem, co bardziej z Fontaine będzie mocniej w klimacie Fontaine niż Natlanu. Bardziej niż w aktualizacji 3.8 mieliśmy tą oazę związaną mocno z Sumeru, ale było bardzo dużo fontainowych elementów, jeżeli chodzi o postaci, z którymi mieliśmy do czynienia i gadaliśmy, to tutaj podobno ma być jeszcze bardziej Fontaine i mniej Natlan niż wtedy, bo Sumeru i Fontaine w bonusie. Sytuacja jest taka, że prawdopodobnie Natlan jest tak mocno odcięty, że fabularnie średnio by pasowało, żeby sięgnęli po te motywy. Z drugiej strony Hojo ma od dłuższego czasu wywalone, co fabularnie jest sensowne i co kanonicznie się składa, co nie. Kiedyś na eventach, web-eventach pisano, że pamiętajcie, że to nie jest kanoniczne, a teraz jest takie w grze. To niekoniecznie musi być kanoniczne, więc jest okej, okay, no dobra. <grytanie> Można się Zastanowić, co ma ręce, co ma nogi, ale finalnie to i tak nie ma większego znaczenia, tak długo jak gracze się dobrze bawią. Więc informacje, które w internetach szaleją, sugerują, że Hojo bardzo mocno interesuje się wakacyjnymi motywami, ale tak jak mówię to raz, nie wydaje mi się, żeby dotyczyło 4, 8, bardziej 5, 8. A 2 może to w ogóle nie dotyczyć kontentu grywalnego, może to chodzić na przykład o skiny. Może to być zainteresowanie Hojo, co mają zrobić, żeby stworzyć jakieś wakacyjne, niesztampowe skiny, które trafiłyby do postaci, do których postaci, jak to sobie gracze w Wyobrażałem, więc są różne badania, głównie na chińskie społeczności, więc to, co Chińczycy zadecydują, to my potem dostaniemy. Chyba, że to będzie jakiś kolap, za który trzeba będzie kupić rezydencję w Chinach, albo nie wiem, zrobić donata dla chińskiej partii. Coś w tym stylu, coś w tym stylu wcale by mnie nie zdziwiło, wcale bym zaskoczony nie był, więc przeskoczmy do kolejnej rzeczy, która jest tym bardziej dziwna, i to jest SUS, gigantycznie SUS. Weźcie to z wielkim przymrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem soli. To jest informacja, którą dostałem jakiś czas temu, spory czas temu, i teraz została z drugiego. Źródła jakby pingnięta w podobny sposób. coś takiego samego, więc albo hoj opuszcza fajkowe informacje i łowi, kto to poda dalej. <laughs> albo faktycznie mamy coś na rzeczy. Więc jeżeli chodzi o serwer testowy, gdzie jadą z postaciami i testowaniem ich skili, umiejętności itd., 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 itd. Tam jest bardzo dużo placeholderów, nie wiadomo za bardzo kto jest kto, nie wiadomo ile gwiazdek czasami żywioły da się poznać po tym, co z czym wchodzi w reakcję, no ale testują bardziej mechaniki rozgrywki, tym bardziej z dużym przymrużeniem oka to informację, którą w tym momencie w waszym kierunku rzucam. Są trzy. Bardzo zbliżone żeńskie postacie. Wszystkie są na żeńskim modelu. To są trzy radykalnie różne wersje jednej postaci, albo trzy siostry, które mają zbliżony gameplay, ale robią jednak inne rzeczy. To wygląda tak, jakby leciał set postaci. Trzech, które razem robią różne ciekawe rzeczy, aczkolwiek nie wymagają siebie nawzajem do funkcjonowania, których skill set się zazębia. Wrażenie, które poszło w moim kierunku jest takie, że wizu wizu to wygląda tak, jakby to były trzy pięciogwiazdkowe postacie, które nie są stworzone do tego, żeby obowiązkowo funkcjonować razem, ale się komplementują na tyle, że sensownie by było łapać je ze sobą, szczególnie że reszta informacji, która tam jest troszkę wbita w pliki, sugeruje, że to są postacie, ala siostry ewentualnie mają koncept na jedną postać i po prostu sprawdzają, który gameplay najbardziej do niej pasuje i pozostałe mogłyby wyleczyć. Nie mam pojęcia, co to jest ale zdziwiło mnie to, bo zazwyczaj jak coś testują, to są góra dwie rzeczy, na przykład z Dechą tak robiono, jak Decha wróciła na testy i były spekulacje, że może ją przebudują, może będzie jakiś drobny rework i był rework względem rzeczy, które do Fontaine potem wchodziły. Mówiłem Wam, że tak jakby dziwnie wyglądało, jakby testowali pod postacie, które dopiero się zbliżają i faktycznie te postacie wyszły, ale Dechy nie przebudowali. No to też była jedna wersja dodatkowo testowana, a nie tak, że było pięć różnych, a tutaj są trzy i są testowane jednocześnie obok siebie. Przekazane, przekazane, jeżeli się okaże, że prawdą to będzie zabawnie. Tyle ludziska. Bajkowe animacje oraz tworzenie zwierzątek u, u trwają w tym momencie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do wspólnej zabawy. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Kisiunie. Pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie jesteś osą. Awesome. Pamiętajcie, że wciąż trwa Deliczek Nweb Event. Jeżeli otacza się wszystko od początku miesiąca aż do dzisiaj, to dziś powinien być dzień 25. A w nim, a w nim są szmaty z ekspem, czyli nic ciekawego. I w onkaju Star Railu bardzo podobnie jest. Dzisiaj jest jakaś robotyczna łapa i nic poza tym. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi cooldown pozostał wam na parametrik transformerze. W moim wypadku jest to 5 dni, bo dopiero co to tyknęliśmy. I korzystając z okazji chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione, więc Lisi Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osom. Lisi Arcy Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście arcy Lisi Twitcher nam się, wasza magia jest twitcher potężna, jesteście twitcher osom. Na Twitchu widzimy się już jutro o 12. .00. Na streamie Kaja Starejla, który bardzo dużo nam powie o nie. Wbrew pozorom. To już jest wszystko, co... A dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego odcinka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech Boże karędzi wam sprzyja. Miłego, do następnego i hej! I So let's not call it that. Dzieje się kilka dram w tym momencie, ludzie. Tylko ostatnio było sporo rzeczy takich kontrowersyjnych, bolesnych i irytujących. I mam już dość gadania o tym, więc po prostu odpuszczam sobie. Ale spokojnie, ja wiem, że się dzieje z AI. Ja wiem, że się dzieje z innymi grami. Ja wiem, że jest drama z. Kto to tam się odpalił? Asmond Gold. I Tekton się do tego podpiął. Już mi to podesłaliście. Jest cała masa rzeczy naokoło. I z kontent kreatorami, którzy gadają o tej dramie obecnej. I z Tajwanem jest mnóstwo rzeczy teraz naokoło, których po prostu nie chcę ruszać, bo musiałbym zrobić trzy odcinki z rzędu z samym jadem i hejtem, żeby to wszystko wytłumaczyć. Więc dajcie mi dzień czy dwa na odsapnięcie, wrócimy do negatywnych rzeczy za jakiś czas, bo niestety one są, wolałbym o nich nie gadać, ale są!